Józef Wojciechowski był traktowany jak zbawca, który uczyni z Polonii czołową drużynę w kraju. Zainwestował w klub miliony, jednak nigdy nie udało mu się wywalczyć mistrzostwa. Zapraszam na film o Polonii w czasach Józefa Wojciechowskiego. Gdy w marcu 2006 roku firma JW Construction należąca do Józefa Wojciechowskiego przejmowała Polonię, na stadionie przy Konwiktorskiej zapanowała euforia. W pojawieniu się potentata na rynku deweloperskim widziano szansę nadejścia lepszych czasów dla stołecznego klubu. Polonia w tamtym czasie była na zakręcie. Dopiero co zmarł Jan Raniecki, dotychczasowy prezes i sponsor główny klubu, a duma stolicy, jak o Polonii mówią jej kibice, była na ostatnim miejscu w ekstraklasie, ze sporą stratą do bezpiecznego miejsca. Ligowego bytu ostatecznie nie udało się zachować. Mimo to nowy właściciel nie zrażał się i podjął kroki, aby jak najszybciej wrócić do elity. Nie było to jednak takie proste. Polonia utknęła w ówczesnej drugiej lidze na 2 lata. Najpierw zajęła 6., a potem 7. miejsce. Wojciechowski nie ukrywał wtedy, że jest coraz bardziej zniecierpliwiony i ma dość oglądania swojego zespołu na drugim szczeblu ligowym. Dlatego 11 lipca 2008 roku skorzystał z oferty Zbigniewa Drzymały i kupił od niego ekstraklasową Groklin Dyskobolię za 20 milionów złotych. Drużyna z Wielkopolski została następnie przemianowana na Polonię Warszawa. Tym samym prezes JW Construction dopiął swego. Miał z powrotem ekstraklasę na Konwiktorskiej. Nowy zespół był w zdecydowanej większości oparty na piłkarzach dyskoboli. Ze starej Polonii załapała się zaledwie garstka zawodników, m.in. Radosław Majdan, Daniel Mąka i Jacek Kosmalski. Ta mieszanka pod wodzą trenera Jacka Zielińskiego początkowo świetnie funkcjonowała. Polonia była liderem na półmetku sezonu 2008-2009, jednak po przerwie zimowej wpadła w kryzys, co zwolnieniem przypłacił Zieliński. Po nim w kolejnych 4 meczach Polonię prowadził Bobo Kaczmarek. W nich zdobył 10 punktów. Jednak to było za mało dla Wojciechowskiego, bo w ostatnim z nich, zremisowanym z Lechią Gdańsk, właściciel zarzucił Kaczmarkowi, że niepotrzebnie wystawił Tomasza Jodłowca w pomocy zamiast na obronie. Tym samym przez to, zdaniem Wojciechowskiego, Polonia straciła punkty, a Bobo pracę. Publiczne krytykowanie trenerów czy piłkarzy przychodziło Wojciechowskiemu nadspodziewanie łatwo. Po Kaczmarku posadę dostał Jacek Grębocki, wprowadzając Polonię do europejskich pucharów dzięki zajęciu 4. lokaty. W nich warszawiacy odpadli w 3. rundzie kwalifikacji z holenderską Bredą. Wcześniej pokonali drużyny z Macedonii i San Marino. Polonia miała przeciętny początek ekstraklasy, tak więc Grębockiego jeszcze w sierpniu 2009 zastąpił Duszan Radolski. Z kolei Słowaka w listopadzie tego samego roku były zawodnik Barcelony José María Baquero. Jednak i on nie był w stanie zrobić czegoś ekstra ponad utrzymanie w lidze. Czarne koszule zajęły dopiero 13. miejsce, gromadząc 6 punktów więcej niż pierwszy spadkowicz. Jednak Baquero, o dziwo, dostał szansę w kolejnym sezonie. W tamtym czasie narodził się klub Kokosa, jeden z klasyków ostatniego dwudziestolecia w polskiej piłce. O co w nim chodziło? Daniel Kokosiński został odsunięty od pierwszego zespołu. Była to jedna z pierwszych decyzji Baquero, choć mówiło się, że tak naprawdę to była decyzja Wojciechowskiego. Właściciel nie mógł z nim rozwiązać kontraktu od tak, a piłkarz tego nie chciał, bo dobrze zarabiał. Dlatego do końca sezonu 2009-2010 Kokosiński trenował z drużyną młodzieżową, grającą w młodej ekstraklasie. A od lata 2010 do końca czerwca 2012 indywidualnie. Biegał po parku, a czasami po schodach trybun stadionu Polonii. Powrotu do zespołu już nie miał, ale nie narzekał, bo zarabiał 35 tysięcy złotych miesięcznie. W kolejnych latach było jeszcze kilka innych przypadków takiego traktowania piłkarzy przez Wojciechowskiego, ale o tym później.
José María Baquero na stanowisku trenera wytrzymał do września 2010. Wtedy po porażce z Koroną wyleciał z Polonii. Jego też publicznie skrytykował Wojciechowski, podważając jego kompetencje i dokonania szkoleniowe. Na pytanie, dlaczego w ogóle zatrudnił Hiszpana, odpowiedział wymijająco, że tak naprawdę to niepotrzebnie posłuchał swojego doradcy Tonego Slota. Z kolei bramkarza Sebastiana Przyrowskiego Wojciechowski wyśmiał w mediach. Zawodnik czarnych koszul nie wystąpił w meczu ze Śląskiem z powodu silnego bólu zęba poprzedniego dnia. Z trenerem Janasem zastanawialiśmy się, kiedy my mieliśmy podobne problemy. I mnie po raz ostatni bolał ząb w 1979 roku. Ja nie rozumiem, jak tak młody człowiek może nie dbać o higienę jamy ustnej. W omawianym sezonie, czyli 10-11, Polonia dokonała ciekawego jak na ekstraklasę transferu. Na Konwiktorską zawitał Ebi Smolarek. Początkowo szło mu całkiem dobrze, jednak po pewnym czasie wpadł w dołek. Tego nie mógł zrozumieć Wojciechowski. Przecież jeszcze kilka lat temu Smolarek wygrywał nam mecz z Portugalią. Tak więc Ebi został zesłany do trenowania z młodą ekstraklasą, dokładnie w marcu 2011. Wojciechowski chciał też obniżyć mu kontrakt, wynoszący 400 tysięcy euro za rok gry. Jednak próby te spaliły na panewce. Finalnie, po pewnym czasie, Ebiego do drużyny przywrócił Jacek Zieliński, który ponownie zawitał na Konwiktorską. W kwietniu 2011 doszło do pamiętnego starcia między Smolarkiem a Manuelem Arboledą z Lecha, kiedy Kolumbijczyk prowokował Ebiego, wsadzając mu palec tam, gdzie słońce nie dochodzi, za co Smolarek odwinął się Arboledzie i dostał czerwoną kartkę. Wtedy nawet Wojciechowski, nie przepadający za Smolarkiem, delikatnie usprawiedliwiał jego zachowanie. Zgadza się, Smolarek grał poniżej oczekiwań, ale i też cała drużyna spisywała się słabo. Nie pomagały kolejne zmiany trenerów. W Polonii w rozgrywkach 10-11 pracowało aż 5 szkoleniowców – Baquero, Janas, Bos, Stokowiec i wspomniany Zieliński. Nie dziwi więc jedynie 7 miejsce na koniec ligi. Wojciechowski dalej nie rozumiał, że największym problemem w osiąganiu lepszych wyników jest on sam i zamęt, jaki wprowadza. Dlatego też po rozczarowującym sezonie postanowił zamrozić piłkarzom 20% pensji. Na to nie zgodził się Artur Sobiech, którego niecały rok wcześniej Wojciechowski pozyskał z Ruchu Chorzów za 1 000 000 euro. Było niemal pewne, że po takiej decyzji Sobiecha w najbliższej przyszłości czekałby klub Kokosa. Tak więc postanowił uprzedzić fakty i odszedł w lecie 2011 do Hanoweru. Także w tym samym okienku Polonia pobiła rekord ekstraklasy pod względem transferu wychodzącego. Adrian Mierzejewski przeniósł się z Warszawy do Trabzonsporu za 5 250 000 euro. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. W nowym sezonie Polonia nadal nie była w stanie spełnić oczekiwań właściciela i nie walczyła o mistrzostwo. Ofiarą tego stanu rzeczy w styczniu 2012 padł doradca Wojciechowskiego Włodzimierz Lubański, któremu sternik Polonii zarzucił lenistwo. Legendarny napastnik Górnika Zabrze nie był ani pierwszym, ani ostatnim jego doradcą zwolnionym pod wpływem chwili. Co więcej, Wojciechowskiemu często podpowiadali ludzie nie mający pojęcia o piłce, jak chociażby politycy chodzący na trybunę VIP na Konwiktorskiej. Kilka miesięcy później kolejną ofiarą Wojciechowskiego padł napastnik czarnych koszul Daniel Sikorski, który do końca sezonu znajdował się w klubie Kokosa. A w maju 2012 w niełaskę prezesa popadli Edgar Czani i Bruno,
Obaj mieli krytykować kolegów z drużyny, grających w obronie. Jedyne prawo do publicznej krytyki rościł sobie Wojciechowski. Sezon 11-12 okazał się ostatnim Polonii pod wodzą Wojciechowskiego. Zanim opuścił Konwiktorską na dobre, zdążył jeszcze zwolnić trenera Czesława Michniewicza. Polski Mourinho, jak nazywano wtedy Michniewicza, był ostatnim szkoleniowcem wyrzuconym przez krewkiego prezesa. Łącznie razem z tymczasowymi w Polonii pracowało prawie 20 trenerów. Żaden z nich nie miał pełnej swobody w doborze składu czy taktyki. Często trenerzy dostawali instrukcje od prezesa, czy wystawić tego, czy innego gracza. Wojciechowski nierzadko wchodził też do szatni. Na początku czerwca 2012 piłkarze Polonii, zamiast wyjechać na urlopy, zostali zesłani do klubu Kokosa. Przez miesiąc trenowali bez piłek pod okiem Jarosława Bako, przeważnie biegając po parku dwa razy dziennie. Dostali też polecenie spędzania 8 godzin w klubie i nie mieli prawa opuszczać bram stadionu. 16 lipca 2012 roku Wojciechowski sprzedał Polonię Ireneuszowi Królowi, właścicielowi drużyny piłkarskiej GKS Katowice. Transakcja opiewała na 5 milionów złotych. Początkowo Król chciał przenieść klub na Śląsk i przemianować go na KP Katowice, jednak ostatecznie plany te porzucił. Były one zresztą niemożliwe do wdrożenia ze względu na obowiązujące już w tamtym momencie przepisy zakazujące takich praktyk. Jednym z powodów sprzedaży klubu przez Wojciechowskiego, oprócz wyraźnego zmęczenia futbolem, było nierówne traktowanie Polonii i Legii przez władze stolicy. Legia otrzymała stadion za 460 milionów złotych, a Polonia jedynie pieniądze na remont obiektu, zrealizowany za 40 milionów. Król po zaledwie roku doprowadził spółkę do upadłości, co sprawiło, że w sezonie 13-14 Polonia musiała zaczynać od czwartej ligi. Tak rządy Wojciechowskiego w Polonii i jej upadek podsumował Michał Listkiewicz. Józkowi Wojciechowskiemu, którego bardzo lubiłem, udało się zrobić to, czego nie udało się zrobić Niemcom podczas okupacji – zniszczyć Polonię. I na tym koniec opowieści o Polonii Józefa Wojciechowskiego. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów znajdujących się na moim kanale.